Czas na społeczeństwo. Rozmowa Krzysztofa Wostala. Stowarzyszenie Bonafides i Fundacja Transgresja zapraszają. Czas na społeczeństwo. Dzisiaj gości Anetę Mazur i jednooką wojowniczkę. Dzień dobry, Aneto. Witam. Dlaczego jednooka wojowniczka? Z czym wojujesz? Po co wojujesz? No jednooka, no bo jak sama nazwa wskazuje, mam jedno oko. A wojowniczka, ja myślę, że każdy z nas przechodzi małe i większe walki w swoim życiu, po prostu żyjąc, więc to taki przydomek, dopełnienie tej jednookiej. A twoje wojowanie to jest po co? O co wojujesz? Wojuję przede wszystkim w sprawie, w takich sprawach młodzieży, tego, żeby pokazać im ich wartość, samoakceptację i pokazywać też swoim przykładem, że nie warto się poddawać, że to chyba właśnie to wojowanie to jest to równa się niepoddawanie się, tak to bym nazwała. Samoakceptacja, mówisz, to jest moim zdaniem bardzo ważne. Czy młodzież akceptuje siebie, czy akceptuje inność? Jak to obserwujesz? Bardzo rzadko akceptuje inność, a tym bardziej jeszcze rzadziej siebie, bo żyjemy w erze internetu, Facebooka, Instagrama, social media, który nam bardzo naciska na taką rywalizację, presję tego, żeby być lepszym, idealnym, perfekcyjnym, a to nigdy tak nie wygląda. Młodzież sobie szuka jakichś tam autorytetów, idolów, do których chcą dążyć, przypodobać się do swoich rówieśników, społeczeństwa, klasy i potem zmieniają różne rzeczy, swój wygląd. Jeśli się nie udaje, to powoduje jakieś tam myśli negatywne, depresje i bo nie mają zbudowanej swojej wartości, tak? Więc nie znają tego, kim są, jakie mają swoje talenty, dary i co mogą, jaki potencjał swój pokazać. I często właśnie, zresztą drugą przyczyną najczęstszej śmierci to jest samobójstwo wśród młodzieży, dlatego staram się te wyniki trochę tymi statystykami zachwiać, dzięki temu, że wykładam. Dużo fajnych efektów, ale rzeczywiście samoakceptacja i wartość młodzieży jest teraz bardzo zagrożona. Czy to zagadnienie samoakceptacji, o którym rozmawiasz z młodzieżą, dotyczy również niepełnosprawności? Tak, podczas mojej prelekcji pokazuję 3 filmiki. Jest to Nick Vujicic, Madeleine Stewart i Łukasz Krasoń. Wszystkie te 3 osoby są niepełnosprawne i chcę też ich przyzwyczaić do tego widoku osoby niepełnosprawnej, bo jakby no kule, nie wiem, że tak powiem, kule, wózek inwalidzki, to taka jest widoczna niepełnosprawność, ale właśnie już niepełnosprawność wzrokowa, czy taką, której nie do końca widzimy, to już nie wiedzą, jak się młodzież zachować, bo nigdy nie mieli z tym styczności. Więc bardzo też na to naciskam, żeby to nie było inne, ale żeby niepełnosprawni byli w ich oczach wyjątkowi, żeby tak samo byli akceptowani. Nie mówimy o jakimś kochaniu czy miłości, tylko o tolerancji i akceptacji też osób niepełnosprawnych. Jak można trafić do młodzieży, żeby powiedzieć, że osoba z niepełnosprawnością jest tak samo wartościowa, jest tak samo mądra, może być tak samo dobra jak reszta społeczeństwa? Jak to przekazać młodzieży, żeby być przekonujący? Myślę, że najważniejszy jest przykład tego, co my robimy w życiu, czy jesteśmy autentyczni, czy wychodzimy poza swoją strefę komfortu i robimy więcej trochę nawet niż osoby zdrowe, to wtedy im pokazuje, że pomimo ograniczeń można robić i być szczęśliwym, spełnionym i człowiekiem pełnym pasji, pomimo tych swojej niepełnosprawności. Myślę, że też mówienie do nich w ich języku jakby przekonuje ich bardziej. I swoja historia, chyba ta moja historia i innych niepełnosprawnych pokazuje, że warto. To jest najbardziej takie przekonywujące. Jak to się stało, że zostałaś osobą z niepełnosprawnością, jak sama powiedziałaś, jednooką? To było 20 lat temu. Jeździłam na koniach w stadninie w Mysłowicach. Nalewałam do wielkiej wanny wodą wody koniom. I siostra, która mówiła mi, żebym, jeśli się napełni ta wanna, zawołała ją. Ona kręci kurek, bo ja byłam za mała. Miałam wówczas 6 lat. Zawołałam ją i klacz, która stała przede mną, kopnęła mnie w twarz.
straciłam nos, policzko i oko. Jakby policzko i nos dorobili, a oko, no to, a właściwie jego brak, to jedna pamiątka z tamtego dnia. Czyli w tej chwili jesteś okiem szklanym, tak? Epiproteza, na razie się plastruję, bo chwilkę nie mogę mieć, ale tak, noszę epiprotezę prawego oka. A czy jeździsz nadal na koniach? Oczywiście. Jak robić to, jeżeli się tylko na jedno oko widzi? Bo rozumiem, że na drugie oko widzisz, prawda? Tak, na drugie widzę bardzo dobrze, tam z małą wadą, ale ona w niczym nie przeszkadza. Właściwie w jeździe o jedno oko nie przeszkadza jak w codziennym życiu. Kwestia przyzwyczajenia, nowych trochę nawyków, ale myślę, że jestem wdzięczna za to, że widzę na to jedno oko, chociaż bo mogę tak odbierać świat dzięki temu mojemu jednemu oku, które bardzo pielęgnuję i staram się, żeby było w dobrej kondycji. No też podczas wypadku, bo to zapomniałam dodać, w karetce umierałam, więc jestem po śmierci klinicznej. No, widziałam swojego anioła stróża, chwilę już tam byłam, wróciłam, więc to też trochę taka moja misja, to co robię. No i właściwie to tyle. Dlaczego napisałaś książkę i co to jest za książka? Książka nosi ten sam tytuł, Jednooka wojowniczka. Jakby zachęciła mnie mama Michałka, który też stracił oko w wyniku siatkówczaka. Ona zadawała mi mnóstwo pytań na temat życia z jednym okiem, pisania, naprawdę codziennych spraw, które ja już znam od lat 20. Oni dopiero w ten świat wchodzili. I ona rzuciła podczas tej rozmowy takim hasłem: Aneta, musisz napisać o tym książkę. To będzie dla nas wielka pomoc. Nie tylko dla mnie, ale dla innych takich rodziców. No i rzeczywiście gdzieś tam kotłowało się długo, parę miesięcy, chyba 8, ten temat, aż w końcu zapadła decyzja, że piszę książkę. No i okazuje się, że nie tylko pomaga dzieciom, jakby rodzicom dzieci jednoocznych, ale też osobom zdrowym, po prostu żeby spojrzeli inaczej na osoby niepełnosprawne, na swoje życie, docenili swoje zdrowie. Więc to taka bardziej pomoc i to też była moja taka intencja, żeby ona, ta książka, pomagała. W tej książce można znaleźć odpowiedzi na wiele pytań, które zadawane są przez rodziców, czasami otoczeniu, czasami sobie. Jak wygląda ta książka? Czy to jest wywiad? Pierwsze rozdziały jest opis mojego wypadku sprzed 20 lat. Jest chwilkę po nim, jakie to były moje pierwsze przeżycia z jednym okiem, moja młodość. Potem są właśnie odpowiedzi na pytania rodziców dzieci jednoocznych. Kasia zredagowała, która rzuciła mi tym pomysłem napisania książki, pomyślała nad tymi pytaniami, które zadała mi podczas tej rozmowy. Jakby znowu wróciłyśmy do tego, ja odpowiedziałam na te pytania, zredagowałam i je tam stawiłam. A potem to są wywiady osób, które przeżyły ze mną wypadek, czyli mama, tata, siostra, pani okulistka, która mnie przyjęła, i koleżanka, która też ze mną przeżyła ten wypadek. I na końcu jest parę moich refleksji, trochę motywacji, inspiracji i podziękowania za poświęcony czas, za przeczytanie książki i śledzenie mojej misji, bo tak to nazwę. Gdzie można zdobyć tę książkę? Można napisać zawsze do mnie, ja raczej jakiś zawsze tam nakład mam. Można też ją zakupić na readero.eu/jednooka-wojowniczka. To jest strona mojej książki, na której można zdobyć e-booka, wersję fizyczną, druk albo czarno-biały, albo kolorowy. I można też w wielu księgarniach internetowych jak Empik, Virtualo, Legimi zdobyć ją w wersji elektronicznej. Prowadzisz bloga Jednooka Wojowniczka. Po co to robisz? Żeby ludzie mieli ze mną ułatwiony kontakt, na przykład właśnie nauczyciele różnych szkół, którzy zapraszają mnie na wykłady. Również te osoby niepełnosprawne wzrokowo, czy młodzież, do której wykładam, ale też tam wrzucam swoje inspiracje, swoje refleksje życiowe, doświadczenia. Też jest taka zakładka pod tytułem Wywiady, gdzie przeprowadzam wywiady z osobami niepełnosprawnymi o różnej niepełnosprawności. I myślę, że to jest takie też moja trochę wizytówka, która pokazuje, czego doświadczyłam, z czego można wyjść i jak można żyć. Więc dla wszystkich, nie tylko dla niepełnosprawnych, ale myślę, że ten blog będzie ciekawy dla wszystkich. Jeśli ktoś chciałby zaprosić Ciebie na spotkanie z jakąś grupą, to właśnie przez tego bloga może znaleźć kontakt do Ciebie, tak? Tak, również przez stronę na Facebooku Jednooka Wojowniczka, czy Instagram, wszystkie social media raczej, to ja jestem, nie ma drugiej Jednookiej Wojowniczki, także zapraszam oczywiście do kontaktu.
wychowujesz dziecko, jak radzisz sobie z czynnościami związanymi z opieką nad dzieckiem? Ja myślę, że to dobra organizacja. Łącznie pogodzenie z wykładami, z pracą, z tymi osobami, które pomagam im. Kwestia organizacji, nie zatracenia się i trzymania takiej równowagi i ustawienia priorytetów, co jest dla mnie ważniejsze. I no, organizacja czasu. Ja myślę, że to jest bardzo ważne. A to, że jestem osobą niepełnosprawną, to nie wyklucza mnie z macierzyństwa, z rodzicielstwa. Każdy z nas ma prawo do tego i myślę, że to nie ma znaczenia, czy to jest pełnosprawna osoba, czy niepełnosprawna. Myślę, że takie dzieci, jeszcze też właśnie rodziców niepełnosprawnych, więcej widzą, mogą doświadczać od nas, mają więcej empatii, wrażliwości. Moja córka wie o moim wypadku, pytała się, ja jej odpowiedziałam na wszystkie pytania, oczywiście na jej poziomie rozumowania i Aurelka też wszystkim to mówi, dla niej to jest po prostu normalne. Zapraszamy do kontaktu Państwa i chcę powiedzieć, że dzisiaj spotkaliśmy osobę, która mimo niepełnosprawności żyje aktywnie, pokazuje innym, że można, że się da, że niepełnosprawność nie jest hamulcem, że z niepełnosprawnością można w życiu wiele osiągnąć, można być inspiratorem. Serdecznie zapraszamy na stronę jednookawojowniczka.pl, a Tobie za tą rozmowę i za podzielenie się swoimi przeżyciami i refleksjami bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszej audycji i przypominamy, że można do nas pisać pod adresy poczty elektronicznej wostal@bonafides.pl oraz krzysztof.wostal@transgresja.org.pl. Do usłyszenia, do usłyszenia, do usłyszenia, do usłyszenia, do usłyszenia, do usłyszenia.